Jesteśmy w Legnicy. To przed tutejszym sądem ruszyła sprawa 20-letniej Julii K. Kobieta jest oskarżona o to, że w czerwcu ubiegłego roku zabiła swojego dziadka i jego kolegę, zadając im kilkadziesiąt ciosów nożem. Po całym zdarzeniu kobieta miała wykrzykiwać groźby pod adresem swojej mamy. Wysoki sądzie, oskarżam Julię K. to, że w dniu 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Kotla, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego dziadka Jana K., zadała mu kilkadziesiąt ciosów nożem w okolice klatki piersiowej, pleców oraz szyi, w wyniku czego nastąpił zgon Jana K. Oto, że w dniu 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Kotla, województwo dolnośląskie, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Andrzeja K., zadała mu kilkadziesiąt ciosów nożem w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego nastąpił zgon Andrzeja K. I oto, że w dniu 15 czerwca 2022 roku w miejscowości Kotla w województwie dolnośląskim kierowała pod adresem matki wieloletniej urbańskiej groźby pozbawienia jej życia, która to groźba wzbudziła pokrzywdzonej uzasadnioną obawę spełnienia. Czy pani przyznaje się do popełnienia tych przestępstw, czy nie? Nie. Do wszystkich się pani przyznaje, tak? Nie przyznaję. Nie przyznaje się do popełnienia tych przestępstw. Czy chce pani w dniu dzisiejszym złożyć wyjaśnienie? Nie. Nie chce składać wyjaśnienia w dniu dzisiejszym. Jak ustalili biegli, kobieta była poczytalna w chwili popełniania tego czynu oraz obecnie. Dziewczyna konsekwentnie nie przyznaje się do winy oraz odmawia składania zeznań. Przed sądem odmówiła składania zeznań również jej mama, która występuje w tym procesie jako oskarżyciel posiłkowy.